tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa The Camping Mod i dodaje nam itemy, które możemy wykorzystać w przygodzie leśnej, zwanej dalej obozem itd., itd. Co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube, także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Camping Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po wejściu na stronę jesteśmy w zakładce Home i tutaj jest wyraźnie pokazane, że jest do pobrania Camping Mod wersji 2.0 na Minecraft 1.6.4. Tutaj jest sekcja Download i w tej sekcji Download jeszcze nie ma wersji na Minecraft 1.7.10, ale w sekcji News, jak naciśniemy na sekcję News, o, to się tu przeniesiemy, ok, i mamy tutaj właśnie wersję 2.1 i jest to wersja na 1.7.10, deweloperska. Ona, jak widzicie, jest w 91% ukończona, zatem po prostu pewnie jak będzie 100, a to idzie w miarę szybko, bo to autor moda dosyć szybko robi. Także w tym momencie jest do pobrania właśnie ta wersja i ona działa, a przypuszczalnie za parę dni znajdzie się już w sekcji Download wersja już gotowa 1.7.10, całkiem skończona. Także tymczasem pobieramy właśnie stąd, z zakładki News. Tutaj właśnie na to zielone klikamy i stąd pobieramy, a przypuszczalnie już za parę dni będzie tutaj w sekcji Download i w sekcji Download w tej chwili jest ta wersja 1.6.4 i najprawdopodobniej tutaj będzie napisane newest version download 1.7.10. Także to za parę dni, a tymczasem właśnie tutaj z tej zakładki News pobieramy stąd, tutaj na to zielone klikamy i stąd pobieramy. Ok, gdy mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersję 1.7.10 Minecrafta. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge'a na wersję 1.7.10, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge'a na wersję 1.7.10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge'a z końcówką 1152, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana na dzień dzisiejszy ma numer końcówki 1230 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co robimy, żeby zainstalować tego moda? Wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming, znajdujemy folder .minecraft, w którym mamy zainstalowanego już co najmniej Forge'a na wersję 1.7.10 i ten folder .minecraft sobie kopiujemy gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Jak mamy skopiowane, to co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy camping mod do folderu mods. Jest tutaj, jest zainstalowany, zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby zobaczyć, czy działa. Tak jak wspomniałam, jest to wersja deweloperska, więc coś tam może się nie udać, ale generalnie jest już w takim stopniu przygotowana, że generalnie wszystko działa. Ok, tak jak mówiłam, mam wybrany profil z Forge'em z końcówką 1230. Klikam play i czekamy dalej. I czekamy jeszcze chwilkę. O, już jest logo Mojanga, zatem już za moment pojawi nam się strona startowa. Ok,
i wybieramy moc i sprawdzamy, czy mamy camping mod. Jest the camping mod. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. OK, jesteśmy w naszym świecie, zatem wchodzimy w E jak ekwipunek i sprawdzamy, co nam ten mod tutaj przyniósł. Przyniósł nam czapkę ze skóry niedźwiedziej. Nie chciałam brać. Trzymam nad tym strzałkę, klikam R i tak się ją robi. Z white fur, czyli chyba z niedźwiedziej albo z wilka albo coś takiego, skóry. Co tutaj mamy jeszcze? Mięso jest dodatkowe, plecak jakiś, robi się go z kanw, a kanwy się robi z hemp, to roślina jest jakaś, i z nożyka. Ten nożyk, z tego co kojarzę, to on jest taki, że po prostu musi być dodany do danego, do danej receptury, ale chyba się po prostu zużywa w jakimś tam stopniu, ale nie wiem tego na pewno. Robi się go też prosto. Co tu jest? Łóżko. O, widzicie, bo tutaj jest dodane to, ale chyba po prostu jest tylko po to, żeby było, że to jest łóżko z tego moda, a nie łóżko takie zwykłe. Tak to się robi. Tutaj mamy ognisko, zabezpieczone zresztą. Tu mamy zabezpieczenie do ogniska. Tu mamy namiot z ironowymi stickami, czyli śledziami. Śledzie się tak robi. Także jak widzicie, wszystko tutaj jest. Kociołek, żeby gotować sobie strawę nad ogniskiem. Co tu jest? Popiół. Popiołu to się chyba nie robi, chyba się zdobywa w jakiś sposób. Tu mamy te takie, co się zjada nad ogniskiem, się je piecze. Co tu jeszcze? Budki ze skóry właśnie brązowej. Także niedźwiedzie tutaj chodzą po lesie. O, tu mamy lampę świecącą. Okej. Także wszystko jest. Możemy sobie wziąć namiot. Aż 64 sobie wzięłam. I możemy sobie go tutaj postawić. I jak klikniemy prawym przyciskiem na namiot, to możemy sobie tutaj coś wstawić, lampę, wstawić skrzynkę i wstawić łóżko. Dokładnie nie pamiętam, jak to się robi, ale wy się wszystkiego dowiecie na tej stronie, z której się pobierało moda. OK, czyli jak widzicie, mod działa. Ja kończę, wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapg.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem żegnam was, pa, pa.